Dobry wieczór Państwu w studio WPS Production. Witają Państwa jak zwykle. Dariusz Kosiur. I Paweł Ziemiński. To tego mogliśmy się spodziewać, obserwując konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale całej tej nieudolnej, zamierzonej polityki kolejnych rządów po 1989 roku. Polacy emigrują. W dalszym ciągu Polacy emigrują i jak doniosło ostatnio Rzeczpospolita, powołując się na badania GUS-u, chociaż też zadziwiająca jest sprawa, słyszałem takie komentarze, że chyba rzecznik prasowy GUS-u wypowiadał się, iż na razie te dane są nieoficjalne, ale Rzeczpospolita opublikowała to na własną odpowiedzialność, jakby to jakaś była tajemnica niesamowita, jaki jest poziom emigracji Polaków ze swojej ojczyzny. Okazuje się, że na koniec 2012 roku około 2 miliony 130 tysięcy Polaków przebywało poza granicami kraju, według danych GUS-u, ale te dane są i tak bardzo optymistyczne, bo przecież powiedzmy sobie, że to być może to są liczby dotyczące tego eksodusu Polaków po 2004 roku. To byśmy się może jakoś zbliżali do rzeczywistości, bo przecież było kilka wielkich fal emigracyjnych Polaków. I teraz okazuje się, że po tym początku kryzysu w 2007 roku, kiedy kończył się ten raj obiecywany na Zachodzie, kiedy Polacy tracili pracę też na emigracji, no był okres, kiedy zaczynali wracać, a teraz powtórnie fala emigracyjna wzrasta. To znaczy wrócili, popatrzyli, co się dzieje w ojczyźnie i niestety wyjeżdżają znowu. Niestety wyjeżdżają w dużej części ludzie młodzi w wieku, kiedy rodzą się dzieci i tych dzieci więcej rodzi się za granicą niż w Polsce. No to jest prawdziwy ewenement. Tak, Polska stała się dostarczycielką nie tylko taniej siły roboczej, ale też dostarcza tego młodego pokolenia, które z pewnym prawdopodobieństwem nie wróci już na teren Polski, prawda? Albo w dużym części nie wróci do swojej ojczyzny. No to już w 2011 roku, to w dzienniku telewizyjnym podano taką informację, że w Londynie urodziło się więcej polskich dzieci w całym roku 2011. W Londynie urodziło się więcej polskich dzieci niż w Polsce. No tak. Więc to jest sytuacja dramatyczna. Ale ja się spotkałem też z innymi liczbami, że opuściło Polskę około 6 milionów ludzi. Znaczy, to są ludzie, no część z nich oczywiście może wrócić, część pewnie wraca, ale poza granicami ludzi szukających pracy, Polaków szukających pracy jest około 6 milionów. I myślę, że ta liczba 6 milionów może być bliższa prawdy niż te 2 miliony oficjalne podawane przez GUS. Tak zresztą jak i liczba bezrobotnych, którą GUS podaje, mówi o 14% bezrobociu, a to nie jest prawda. No poza tym są jeszcze dalsze konsekwencje tej emigracji Polaków, dlatego że to najczęściej jest emigracja z konieczności ekonomicznej. Tak. A jednocześnie są to, ci emigranci to najczęściej rodziny rozdzielone. Część oczywiście ściąga po pewnym czasie swoją połowę, która pozostała w kraju, a nawet dzieci, ale w większości są to podzielone małżeństwa, które się rozpadają w wyniku właśnie tego pozostawania w separacji w okresie emigracji. A mało tego, nawet jeżeli są na terenie tych krajów, w których wykonują te proste prace poniżej swoich kwalifikacji, no bo z tych pamiętników relacji, jakie docierają, to niewielki procent Polaków pracuje w swoich zawodach, a już zupełnie jakiś promil na eksponowanych stanowiskach. Reszta to są proste prace, których nie podejmuje miejscowa ludność, albo nie podejmuje za stawki, które się oferuje Polakom, a oni tą pracę przyjmują z przymusu ekonomicznego. No i pozostajemy jednak jeszcze poza tym w tej takiej sytuacji psychicznej, bardzo ciężkiej, bo nie dość, że są nieco rozczarowani do tego, co tam spotykają, nie dość, że są rozczarowani do tej pauperyzacji, do tego zatrudnienia poniżej swoich kwalifikacji często, to sprzyja różnym rozterkom psychicznym. Wiadomo, że w tych, szczególnie dotyczy to kobiet na emigracji, wiele z nich popada w alkoholizm, wiele z nich uprawia nierząd, ucieka od tych swoich trosk do narkotyków. No to jest po prostu pełna degeneracja i to jest ta zielona perspektywa, zielona wyspa, czy to, co Donald Tusk i cała ta banda nawołująca od lewa do prawa do wejścia Polski do Unii Europejskiej, nie tylko Platforma, ale PiS, SLD, prawda, no i te wszystkie
także ruchy związane z Kościołem katolickim, które mówiły, że my mamy ewangelizować Europę. Tak. A okazuje się, że ta Europa nie tylko nie da się zewangelizować, ale ona zupełnie wchłonęła Polaków i ich wypluła. Ja przypominam sobie taką rozmowę z jednym z bandziorów rządzących, on teraz jest komisarzem unijnym, Janusz Lewandowski, który powiedział, że Polacy nie muszą żyć z kapitału, mogą żyć z pracy. Tak, takie teksty właśnie były. Sytuacja ludzi wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy jest często dramatyczna, bo nie zawsze ją znajdują. Pomijam to, że jeśli mają pracę najgorszą, najmniej płatną, to zawsze jest jakaś praca, ale bywa też tak, że jej nie ma. No niedawno słyszeliśmy w dzienniku telewizyjnym, że 23-latek w Hiszpanii, bezdomny Polak, bez pracy, zmarł. Ważył 30 kg. Ale w ogóle jest jeszcze, dzisiaj czytałem, no po prostu aż się zatrzymałem na moment, żeby przeczytać w tygodniku, bo nie czytam tej gazety, ale być może warto od czasu do czasu, do rzeczy. Numer 37 z tego tygodnia był wywiad z Zygmuntem Solorzem. I dlaczego wracam do tego wywiadu? Bo w kontekście tego, czym mimo, okazuje się, że nawet można niedługo być bezrobotnym milionerem albo bezrobotnym z listy 100 najbogatszych, bo Zygmunt Solorz o zgrozo mówi, że kapitał polski nie jest popierany przez państwo polskie, że polscy przedsiębiorcy są w drugiej kategorii przedsiębiorcami, że to kapitał zachodni, który ma swoją narodowość, no zresztą to się okazuje teraz, bo to niedawno pan prezes NBP, Marek Belka powiedział, że kapitał ma swoją narodowość. No właśnie. Tylko czy nie wiadomo, czy nie ma jednej narodowości. Nie wiadomo, jaką ma narodowość. Ale już wiadomo, tu pan Zygmunt Solorz też mówi, że kapitał na przykład T-Mobil, czy Orange, czy to kapitał albo państwowy w dużym stopniu angielski, albo francuski, no i oczywiście ten jakiś tam spekulacyjno międzynarodowy, który ma zupełnie inne warunki funkcjonowania w Polsce niż rodzimy kapitał. I pan Zygmunt Solorz nagle okazuje się, że potrzebuje państwa. Potrzebuje państwa, które sam niszczył. Jeszcze nie tak dawno niszczono pod hasłem pierwszy milion trzeba ukraść, albo ten... Każdy milion trzeba ukraść. Tak, albo no w ogóle jak najmniej państwa, jak najwięcej... Jan Korwin-Mikke, Janusz Korwin-Mikke. Jak najwięcej wolnego rynku. Okazuje się, że ten wolny rynek wcale nie jest wolny, tylko jest ściśle administrowany i okazuje się, że polskie instytucje do tego przewidziane, do obrony na przykład konkurencji, jak Urząd Obrony Konkurencji i Konsumentów, czy Urząd Kontroli Elektronicznej, wspierają kapitał obcy, a nie wspierają kapitału polskiego. I nagle Zygmunt Solorz domaga się, że w końcu czas pomyśleć o jakiejś narodowej polityce gospodarczej. No po prostu zdumiony jestem tym, co się dzieje w głowach naszych 100 najbogatszych, czy też 10 najbogatszych. No jeszcze niedługo usłyszymy od Jana Kulczyka, że zacznie się domagać. Ale to trzeba mocno podkreślić, że to jest drugi Europejczyk wśród polskich Europejczyków, który doszedł do wniosku, że no kapitał ma jednak narodowość. No, że to, no że tak, to, tak. Okazuje się, że są te ryby, są płotki, ale nawet te grube ryby mogą być zjedzone przez wieloryba, no, prawda? No i ten wieloryb wam gdzieś krąży właśnie, raz się nazywa tam Rothschild, raz Rockefeller, albo taki bardzo polski wieloryb. Złe nazwisko? Wieloryb taki właśnie się nazywa George Soros, który się ponoć wycofał z Polski, już w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z Polską, ale nagle prasa przynosi wiadomość, że to nie inny, a George Soros jest właścicielem 25% koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce. No zdumiony jestem, bo myśleliśmy, że on już prawie, że nie żyje. A to okazuje się, że nie tylko, że żyje, ale ma się dobrze. No i to prawda, że kapitał ma narodowość. No tak. To jednak prawda jest. Czyli no, mamy mądrych ludzi jednak. Ale ja jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tych naszych bezrobotnych, do emigracji. Czytałem w Gadzinówce Michnika, i to nie tak dawno, jakiś miesiąc temu, to chyba był wywiad nawet z jakimś Polakiem, który założył firmę pogrzebową w Wielkiej Brytanii, obsługującą samych Polaków. Ci ludzie oczywiście chcą, żeby byli chowani w Polsce, ich rodziny chcą, i on się tym zajmuje. I mówił, że połowa pochówków, jakie się odbywają, to są ludzie młodzi, którzy się targnęli na własne życie. Taka jest dobra sytuacja Polaków właśnie w Unii Europejskiej, którzy znajdują pracę poza Polską. No zresztą samobójstwa z powodów ekonomicznych, które tak są niezbyt
chętnie pokazywane, czy tam publikowane dane na ten temat, no systematycznie liczba tych samobójstw w Polsce rośnie. Jest niepokojąca. Tam bodajże wynosi rocznie blisko 5 tysięcy. Znaczy, przepraszam, większa jest liczba samobójstw w tej chwili. U nas jest dwukrotnie przekracza ilość wypadków śmiertelnych na drogach. Czyli nawet mamy rocznie ilość śmiertelnych wypadków na drogach około 3,5 tysiąca, więc mamy gdzieś 7 tysięcy samobójstw. No, coś blisko tego. Jest to rosnąca liczba. W Stanach Zjednoczonych na przykład, czytałem też gdzieś niedawno, że o 25% zmalała liczba wypadków śmiertelnych na drogach, ale dramatycznie wzrosła ilość samobójstw. No prawdopodobnie to na skutek też tej wielkiej demokracji, która tam panuje i dobrobytu, no i zwłaszcza tych Jowów chyba, tam też są właśnie Jowy. To jest właśnie ten też sukces, do którego tacy błaźni jak pan Kukiz, Sanocki, prawda, tam chcą wprowadzenia takich samych zasad wyborczych, jakie są w tych żydowskich wiodących systemach, no tak, Wielkiej Brytanii. Pan Sanocki, no to jest, ja powiedziałem, to jest jakiś właśnie egzorcysta, który nazwał mnie synem szatana, ale sam, jak się okazuje, jest niezłym szatanem, dlatego że niedawno rozsyłał taką informację dla uczestników spotkania, które się niedawno odbyło w minioną sobotę w Warszawie, poświęcone właśnie tym Jowom, ale też to było zaproszenie dla różnych ruchów obywatelskich. Między innymi też my tam się stawiliśmy i się okazało, że w ogóle przedstawiciele Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej nie zostali ujęci w tej liście osób, które tam uczestniczyły, a przecież tam łatwo sprawdzić, że figurują podpisy, bo żeśmy się tam zgłaszali, wprawdzie nie mogliśmy zabrać głosu, część z nas, prawda, tobie się to udało na moment, mnie w ogóle tam, jak to pan Sanocki był uprzejmy powiedzieć już na progu, kiedy wchodziliśmy i zderzyliśmy się przy wejściu, powiedział, no, pana to znam, niech pan zapomni, że panu udzielę głosu. Nie udzielę panu głosu, bo znam pana. No znowu nie wiadomo, skąd oni tak znają, czy jakiś mają super wywiad, bo już to drugi mi mówi, że mnie zna, a jeszcze nigdy z nim nie miałem do czynienia bezpośrednio, aczkolwiek, no już po tym doświadczeniu warszawskim już teraz wiem, kim jest pan Sanocki. No ale z tego wynika, to nie jest szatan z siódmej klasy, tylko to jest szatan pierwszej klasy po prostu. Ale z tego wynika, że zaczynają się bać narodowego myślenia. I to dobrze, to bardzo dobrze. Im bardziej się będą bali, tym lepiej. I o to chodzi. Ale jeszcze dorzućmy do tego, o czym mówiliśmy, o bezrobociu i tej dramatycznej sytuacji. Rząd pracuje nad takim projektem, w którym chcą wprowadzić coś takiego. Długotrwale bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy będą tracić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Przy czym nie mówi się tam na razie, kto będzie pokrywał koszty ich ubezpieczenia, bo samorządy nie mają pieniędzy. Także są to różnego rodzaju pomysły, no bo sytuacja jest naprawdę tragiczna, to wszystko się zaczyna walić. No można było rozkradać Polskę do pewnego momentu, no dalej się cały czas to robi, no ale jest pewnie jakaś tam granica nieprzekraczalna, że to wszystko zaczyna się psuć. Kreatywni ekonomiści państwowi no wpadają na wspaniałe pomysły. Dzisiaj słyszałem, że na przykład jest najnowszy pomysł, żeby próbować ratować budżet, zarówno ogólnokrajowy, jak i budżety samorządowe, w taki sposób, że to lasy państwowe będą część dochodu ze sprzedaży drewna musiały oddawać w postaci wpłat jako uzupełnienie tego deficytu budżetowego. Mhm. Czyli no po prostu te dobra, że tak powiem, rodowe zaczynają być wyprzedawane. To znaczy lasy, ziemia, no trzeba, tylko czekam, kiedy w końcu któryś z miast ogłosi swoją upadłość i trzeba będzie to za jakieś marne pieniądze znowu temu międzynarodowi sprzedać albo też podarować, bo powiem, że już tak bardzo są zadłużone te miasta, że jedyną szansą ich przetrwania to jest oddanie ich w dobre ręce. No, w ręce tych, których, jak to mówili, wasze ulice, a nasze kamienice. A teraz będą już i ulice, i kamienice. Polacy no być może będą mieli tam bruki do szlifowania. No to skoro nie ma tego polskiego kapitału, no to jakiej narodowości kapitał przejmie nasze miasta? No to jest ciekawe. No należy chyba spytać Lecha Wałęsa. On chyba ma dwa warianty przygotowane odpowiedzi na to. Być może, no jako noblista bardzo możliwe, ale może tak zmierzając do końca, warto zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy cieszą się z tego, że mają pracę, że mimo wszystko powinni się również martwić i o bezrobotnych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja pracuję i pracuje mój sąsiad i płacimy wszyscy jakieś podatki, prawda? Ja płacę złotówkę, on płaci również złotówkę, załóżmy na ochronę zdrowia. Jeżeli on traci pracę,
no to siłą rzeczy ja muszę płacić większy podatek, bo on już nie płaci podatku, bo jest bezrobotnym. Ja muszę zapłacić ten podatek za niego. A więc zwiększanie ilości bezrobotnych powoduje to, że ci, którzy pracują, muszą płacić większe podatki, no bo państwo niestety ma pewne obowiązki, no musi budować drogi, dbać o jakąś tam infrastrukturę, no jak dba, tak dba, ale jakaś tam infrastruktura jest i kolejowa i inna, to pokrywa się z podatków ściąganych od społeczeństwa, więc im mniej nas pracuje, tym większe koszty ponoszą ci pracujący. A więc w interesie pracujących jest również zrobienie wszystkiego, żeby wyeliminować układ rządzący, który niszczy Polskę. To jest przecież oczywiste. No tak, pora przerwać ten wyścig szczuru, dlatego to hasło, że na rynku radzą są tylko przedsiębiorczy i każdy twój sąsiad jest w zasadzie twoim konkurentem, trzeba odwrócić. Ta zasada solidaryzmu narodowego, społecznego, to jest jedyne to, co pozwala przetrwać mądrym społeczeństwem, mądrym narodem. Natomiast jeżeli pozwolimy się rozbić, pozwolimy się skonfliktować, pozwolimy się rozgrywać przez te dwie udające konkurencyjne frakcje, powiedzmy narodowo-patriotyczną i tą liberalną, a tak de facto obie spotykają się gdzieś tam na wycieczkach w Izraelu czy gdzieś za granicą i tam są instruowane, to jeżeli przestaniemy dać się rozgrywać przez te frakcje, które już tracą pomysły i powołują jakieś nowe mutacje w rodzaju tego ruchu, twojego ruchu, czy mojego ruchu, czy właśnie tych śmiesznych inicjatyw, wtedy dopiero możemy skutecznie przeciwstawić się polityce degradacji Polski, a de facto degradacji poszczególnych rodzin. Polacy muszą to zrozumieć, że nie ciesz się z tego, że ty jeszcze pracujesz, a nieszczęście nie dotknęło ciebie, dlatego że wcześniej czy później ci lichwiarze upomną się o ciebie, o twój majątek. Tak, i tak jak na przykład Janusz Korwin-Mikke i cała ta Unia Polityki Realnej posługuje się zawsze przykładem amerykańskim, że stamtąd to są najlepsze pomysły, liberalna gospodarka, ta długa, niewidzialna ręka wolnego rynku, która wysysa wszystko. No ja się też posłużę amerykańskim ekonomistą Arturem Okunem, on już nie żyje, zmarł, żył w XX wieku, który jest autorem takiego twierdzenia, że straty w produkcie krajowym brutto, a więc straty w tym, co wszyscy wytwarzamy, są wprost proporcjonalne do wielkości bezrobocia. Im większe bezrobocie, tym większa strata. Czyli mając mniejsze bezrobocie, jesteśmy w stanie więcej wyprodukować. To jest oczywiste i do tego trzeba zmierzać. Ale znajomy opowiadał mi, że z kolei jego znajoma, a to jest taka ciekawostka, która mnie bardzo zaskoczyła, jego znajoma wyjechała do Nowego Jorku, znaczy do Stanów w poszukiwaniu pracy, no i się zatrzymywała z kolei u swojej jakiejś tam rodziny w Nowym Jorku. Jako ta poszukująca pracy Polka bezrobotna dokarmiała bezdomnych, bezrobotnych w Central Parku w Nowym Jorku. To taki obrazek właśnie jest bardzo dobrze podsumowujący to, co się dzieje w tym wzorcowym kraju zachodniej demokracji. No i może wreszcie ci, którzy, jak to Zygmunt Solorz powiedział, domagają się wreszcie narodowego państwa, popierającego narodowy polski kapitał, no zaczną zdobywać popularność. No, prawdziwa przemiana tych polskich kapitalistów. Czyżby zostali dotknięci tą niewidzialną ręką rynku? No. Zapraszamy do nas. Dziękujemy. Ze studia WPS Production mówili do państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński.